Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Waszymi pytaniami. Kontynuuję pytania, jakie zadaliście mi w lutym. Ja wiem, że marzec się już kończy, ale pytania z lutego jeszcze nie wszystkie zostały odpowiedziane. Zatem zapraszam Was do drugiego odcinka z Waszymi pytaniami. Zachęcam oczywiście do wspierania kanału, co pozwoli mi polepszać jakość nagrań. Zatem przejdźmy do pierwszego pytania. Pytanie. Możesz mi pokazać, jak masz zbudowany prefiltr? Mój muszę czyścić co 2 dni. Spada strasznie przepływ wody. Słuchajcie, no nie będę tutaj rozbierał teraz tych korpusów. Oczywiście możemy sobie zajrzeć. Słuchajcie, zapalę światło. Okej, słuchajcie, pozapalałem światła, tak żeby było lepiej widać. Mamy tutaj korpus od narolowca. Tu jest wkład mechaniczny. Jak widzicie, czarny dzisiaj będzie do wymiany, bo już minęły 3 tygodnie. Odkąd no, jest już wymieniony, więc czas na niego, zresztą przepływ też już spadł, także trzeba to wymienić. Nie da się robić tak, żeby nie wymieniać tych wkładów. No, jeżeli nie musicie wymieniać, znaczy, że macie lewy przepływ wody, więc wasza filtracja jest do zmiany, łagodnie mówiąc. Słuchajcie, cofnąć się trzeba 3 czy 4 filmy, a może 2 filmy wstecz. Tam jest film z serwisem, gdzie szybko omawiam, jak to jest wszystko zbudowane. No, woda wpada tu z tej strony, tu na cały korpus się rozpływa, następnie przepływa przez owatę. Owata jest nawinięta na taki trzpień z takiej kratki i po prostu musi woda przepłynąć przez tą owatę. Woda przepływa, wszelkie zanieczyszczenia zatrzymują się na tej owacie i woda sobie środeczkiem płynie już dalej na kolejne media. Tak jest właśnie zbudowany ten prefiltr. Nie ma prefiltrów, słuchajcie, których nie trzeba co jakiś czas czyścić i wymieniać. No jak co 2 dni, to znaczy się, że masz ten prefiltr za mały. Ja podobnie mam w 240, też mam za mały w ten prefiltr i tam muszę czyścić, no co tydzień już teraz mam tak zrobiony, no ale wolałbym na przykład, nie wiem, raz w miesiącu. Że co 2 dni, no to większy prefiltr, to jedyne lekarstwo. Kolejne pytanie, również o bebechy, no to zajrzyjmy z powrotem pod spód. Jaką masz pompę do tej filtracji? Słuchajcie, jest to pompa IBO Beta 2 25-60-180. Tak, każda pompa tutaj będzie dobra. To ja użyłem po prostu takiej, bo mi się podobała, że ona była czarna. Tutaj nie patrzcie na to. Nie patrzcie na ten bałagan też dookoła, butelki nie są czynne. Pokazałbym Wam tabliczkę znamionową, ale nie wiem, czy będzie cokolwiek widać. A, nie wiem, czy będzie widać. W każdym razie, no to jest pompa, to jest serce układu. Wiem, że też było takie pytanie, czy ja tu w ogóle mam pompę, czy to filtr wszystko ciągnie, ten kubełek. Nie, nie, no kubełek nie pociągnąłby takiego na rurowca. Szybko by się chyba raczej zaciął. To jest naprawdę pompa obiegowa od CO, czyli od centralnego ogrzewania, która potrzebuje naprawdę sporej mocy. A co do wartości pompy, słuchajcie, 25-60. 25 to jest wielkość tutaj, o, tego śrubunku. 60 to jest 6 metrów podnoszenia, a 180 to jest jej tutaj, o, wysokość montażowa. I to są jedne 3 parametry, jakie musicie znać. A przepływ, wiem, że ktoś się jeszcze pytał o przepływ. No nominalnie tu jest gdzieś tam napisane, że na maksymalnej mocy, a teraz jest ustawione, widzicie, na 45 W, czyli na maksymalną moc. To jest jakieś 2400 litrów. Jak dla mnie w zupełności wystarczy, to jest głównie filtracja biologiczna. Tutaj nie musi woda zasuwać. Aczkolwiek powiem szczerze, że noszę się z zamiarem wymiany tej pompy na no nieco silniejszy model, żeby ten przepływ jednak był trochę większy. A to jest spowodowane głównie tym, że ja mam te akwarium bardzo mocno zarośnięte i jednak chyba bym się skłaniał ku większemu przepływowi wody. Ale to jeszcze nie wiem, czy będzie. No dobra, mam nadzieję, że temat pompy mamy załatwiony. Ale ona jest zakurzona. Ojej. Ja takie coś do kamery? I kolejne pytanie, tym razem z 240, zatem przenieśliśmy się już do tego, no,
u mnie małego akwarium, aczkolwiek u niektórych to już będzie duże akwarium. No, mało kto ma takie małe akwarium. No dobra. Ile ta molinezja ma centymetrów? Rozmawiamy tutaj o tej pięknej rybce. Rybka, chodź tutaj do kamery. Trzeba cię zmierzyć. Podpłyń bliżej. No nie chcę podpłynąć bliżej, słuchajcie. No moje oko to jest około 9 cm, ale musiałaby podpinąć bliżej, żebym ją lepiej dokładnie zmierzył, bo no perspektywa jest trochę słaba. W każdym razie no jest to kawał bydlaka. A swoją drogą to mam pytanie do ludzi, którzy się zajmują molinezjami. Wiem, że jest sporo tych ludzi od żyworódek. Słuchajcie, ona już taka gruba jest jakiś drugi miesiąc, prawie trzeci. Jak długo ona może tak nie urodzić? Bo tak się zastanawiam, czy ona jakąś puchlicę dostała, czy po prostu ma tam tyle jajek, że jest taka wielka i gruba. Bo zazwyczaj to u mnie tak średnio co ten miesiąc, dwa one rodzą. A ta po prostu tutaj, no to nie wiem, no gigant. Gigant, zobaczcie jaka jest gruba. Tak się zastanawiam, kiedy ona urodzi i czy jak urodzi, to nie walnie, nie wiem, ze 200 maluchów. No, zatem pytanie, jak długo ona może tak pływać i nie urodzić? Kolejne pytanie. Dzień dobry, mam jeden rodzaj rybek. To mogę zostawić ikrę, czy mogę ją zjeść? Słuchajcie, i to jest fajne pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Po pierwsze, jaki to gatunek rybek? No, jeżeli skalary, no to są w stanie upilnować. Od tego, czy ryby zjedzą własną ikrę, czy nie, to już zależy tylko i wyłącznie od tych ryb, jak one są nauczone. Zazwyczaj, jeżeli ryby złożą ikrę i nie mają żadnych zagrożeń, najprawdopodobniej ją spokojnie sobie odchowają i nic im nie będzie w tym przeszkadzać. Nie wiem tylko, czy nie zjedzą potem tych maluchów. No i teraz trzeba rozróżnić, czy zależy ci na tym, żeby te maluchy odchować. A jeżeli zależy ci na tym, żeby je odchować, to też trzeba pamiętać i wziąć pod uwagę, czy będziesz mieć co potem z nimi zrobić. Ja nie odchowuję właśnie z tego względu, że po pierwsze no nie mam warunków, bo to trzeba mieć jednak nowe, osobne akwaria, żeby je odchowywać, te maluchy, a po drugie to trzeba mieć potem plan, co z nimi zrobić. Tak, nie każdy sklep chce przyjąć, wiele sklepów już dzisiaj nie chce przyjmować, a jeżeli chodzi o takie rozdanie prywatne, no to też są z tym czasami duże problemy. Zatem podsumowując, ja bym zrobił w ten sposób, skoro raz ci złożył ikrę, na pewno złożą też drugi i trzeci. Ja zazwyczaj robię tak, że pierwsze trzy ikry zostawiam rodzicom do odchowania takiego, nazwijmy to, naturalnego, ponieważ ja tak lubię najbardziej, jak rodzice się sami opiekują tą ikrą i obserwuję, co się będzie działo. Czy zniknie pierwszego dnia, czy zniknie trzeciego dnia, czy zniknie zaraz po wykluciu, a może od razu pierwszą ikrę rodzice odchowają. Właśnie często jest też tak, że pierwsza ikra to się psuje naturalnie, bo jeszcze rodzice ją dobrze tam, nie wiem, nie zapłodnią czy coś, bo sami jeszcze nie potrafią. Dlatego warto jest odchowywać tam ikrę dopiero tam, nie wiem, czwartą, piątą, siódmą, dziesiątą. A te pierwsze trzy to tak sobie naprawdę można odpuścić. Moja rada, zostaw to pierwsze trzy ikry, zostaw i obserwuj, co się będzie działo, czy rodzice sobie poradzą, czy nie. Jeżeli po trzecim razie nadal rodzice sobie nie radzą z odchowaniem tych maluchów, no to wtedy, jeżeli chcesz odchować, no to trzeba przełożyć tą ikrę do osobnego akwarium i tam odchowywać. I kolejne pytanie. Tym razem o ślimaki. Jaki pokarm można podać takim ślimakom? Helmet. Tak, co do ślimaków helmet, słuchajcie, to pokazywałem wam w jednym odcinku z leczeniem, że się dziwnie zachowały i faktycznie leczenie zabiło te ślimaki, więc ich nie mam, więc już im wam nie pokażę. Poniekąd się z tego cieszę, ponieważ nie mam już wszędzie jajek. No tak, ale pytanie, jaki pokarm można podać ślimakom? Kurczę blade, ja nie wiedziałem, że ślimaki trzeba karmić. W większości akwarium jest to raczej jako, no powiedzmy, pasożyt taki ślimak, więc raczej nie trzeba go karmić. Ślimaki zazwyczaj karmią się siebie, same siebie. Zadaniem głównym ślimaków w akwarium, akurat nie tych, które wam teraz pokazuję, bo to są helenki, ślimaki mięsożerne, one mają za zadanie ograniczać populację tutejszych świderków, ale zadanie na przykład takich świderków, takich helmetów, jest po pierwsze zjadanie glonów w akwarium, które występują
naturalnie, więc nie ma potrzeby, że tak powiem, produkcji glonów specjalnie dla ślimaków. A drugie to jest ich zadaniem też zjadanie resztek pokarmu. W moim przypadku, słuchajcie, jest tak, że ja po karmieniu, zobaczcie, tu jest piękny żwirek. No dobra, pomijam to, czy on jest piękny, czy nie. Ale zobaczcie, na tym żwirku nie widać żadnego ślimaka, prawda? Natomiast zaraz po karmieniu, jak zwłaszcza jak zgaśnie światło, ten żwirek zamienia się cały po prostu w ślimakowisko. I te ślimaki właśnie, ich zadaniem jest zjadać resztki pokarmowe, które właśnie wpadną pomiędzy te kamyczki, których nie wybiorą te oto tutaj piękne kiryski, dajmy na to, tak? Bo one nie zawsze zjedzą wszystko, zwłaszcza w takim żwirku. Wiele jedzenia spadnie pomiędzy te kamyczki i one mają właśnie to zadanie wyjeść. Natomiast helmety, ja pokazywałem to kiedyś w jakimś odcinku, są wspaniałymi zjadaczami glonów. Ich nie trzeba w żaden sposób specjalnie karmić. I kolejne pytanie. Hej, gdzie kupiłeś akwarium 720 litrów? Bo też szukam, z szafką. I jaki filtr masz do niego? O kosztorys. No, takie ciekawe pytanie. Dobra, zacznijmy pierwsza część. Gdzie kupiłem akwarium 720 litrów z szafką? Słuchajcie, ja kupiłem w firmie Akwarium Szczecin u Przemka Wieczorka. Od tamtego czasu zresztą to mój kolega, a wtedy jeszcze nie był. No, zatem polecam serdecznie Przemka, jak ktoś chce kupić duże akwarium, to naprawdę najlepiej właśnie kupić u kogoś, kto się tym zajmuje filmowo, fachowo i na co dzień. Zatem polecam. Można wpisać po prostu sobie w wyszukiwarce Akwarium Szczecin i od razu znajdziecie. Z szafką też kupiłem, z szafką. I jaki filtr masz do tego akwarium? Słuchajcie, ja mam filtr na rurowy jako główny, aczkolwiek do takiego akwarium polecam wszystkim Sampa i się w ogóle nad tym nie zastanawiać. Przemek dobierze Wam Sampa do Waszego akwarium, zbuduje go również i powie Wam, jak go używać i w jaki sposób go tam zapełnić. Zatem polecam jak najbardziej. I kolejna część, kosztorys. Ja te akwarium kupowałem 4 lata temu. No już 4,5 prawie będzie, no bo zanim czas realizacji i tak dalej. Więc ceny się już na pewno grubo zmieniły. Nie będę tutaj o kosztach rozmawiał. Jeżeli chcecie wiedzieć, ile kosztuje takie akwarium, polecam jeszcze raz wejść na stronę Akwarium Szczecin. Tam jest coś takiego jak kalkulator akwarium, gdzie wpisujecie, słuchajcie, grubość szkła, wielkość zbiornika, dokładne wymiary. I kalkulator Wam od razu wylicza, ile mniej więcej taki zbiornik będzie kosztować. I kolejne pytanie. Czym należy karmić sumiki? Słuchajcie, moje sumiki nie jedzą nic specjalnego. Jedzą dokładnie to samo, co wszystkie inne ryby w tym akwarium. Śmiało pływają, zarówno łapią pokarm z powierzchni typu płatki, jak i granulat opadający. Uwielbiają żywą rozwielitkę, jak i mrożonki. Wszystko jedzą. Jedzą dokładnie to samo, co wszystkie inne rybki w tym akwarium. Nie mam dla nich specjalnej jakiejś diety. Świetne są te rybki po prostu. Uwielbiam, jak zbiją się w statko i siedzą sobie w takim półmroku, bo one zawsze gdzieś w czymś półmroku. Wiele osób pisze, że po prostu nie może ich obserwować, bo ich nie widać, a potem się okazuje, że oni mają tam gdzieś, nie wiem, jeden korzeń, jedną roślinkę i gołe akwarium, a sumiki jednak wolą siedzieć pod czymś. A u mnie, zobaczcie, na górze pełno, to i ryby na wierzchu. I kolejne pytanie, tym razem już z 700, dotyczące posta co do monokapuru, jak Wam pokazałem, że ikry złożyły. I pytanie jest: witam, czemu myślałeś, że dwa samce ganiały się i atakowały? Po pierwsze, sztuk tych skalarów mam 3. 1, 2 i tu jest 3. I co tutaj następuje? One wszystkie ze sobą, nie tak, że tak jak tu jest jeden, tu jest para, bo teraz to już wiem, że to jest para i dzisiaj się szykują już chyba, bo tam czyszczą liścia, więc może znowu złożę kolejną ikrę. Nie jest tak, że tu jest para, tam był jeden. To się stało dopiero po, jak się pokazała ostatnia ikra. Wcześniej było tak, że wszystkie trzy, każdy z każdym, ze sobą walczyły. Każdy z każdym. Nie było tak, że było podział, że tu para, a tu jeden. Zresztą na jednym z ostatnich takich shotów puściłem Wam filmik, jak samiec walczy z własną samicą.
tak, ikra złożona, a samiec odgania samicę i nie pozwala jej pilnować tej ikry. I to jest kolejne, dlaczego ja sądziłem, że to są same samce, tak? Nawet w momencie, kiedy jest złożona ikra, samiec nadal walczy z samicą, więc po prostu to wyglądało jak bitwy trzech samców, bo to naprawdę było tak, że każdy każdego atakował. Więc sądziłem, że są trzy samce. I kolejne pytanie. Mam pytanie, dlaczego moje skalarki szybko oddychają? Nie wiem. Nie wiem dlaczego. Przyczyn może być bardzo dużo. Nie wiem dlaczego. Może jest za mało powietrza w wodzie, a być może przed chwilą się najadły i teraz trawią, a być może się ganiają i potrzebują więcej powietrza, bo się zmęczyły, a przyczyn jest też może być, nie wiem, przywra, a najpodobniej jest za mało powietrza w wodzie. Nie wiem dlaczego, no to nie da się stwierdzić, nie oglądając tych skalarów. I kolejne pytanie. Jakimi tabletkami karmisz mięsożerne zbrojniki? Zatem wrzuciłem tabletki i poczekamy, aż te zbrojniki się pokażą, bo co będziemy gadać o zbrojnikach, skoro ich nie widać. Wrzuciłem tabletki, żeby nie gadać gołosłownie. No i cóż to takie wrzuciało? Głównie to, słuchajcie, są tabletki mięsny Vitalis, tak? To są główne tabletki, jakie daję tym swoim mięsożernym zbrojnikom. Oczywiście wrzucam też i od razu też roślinożerne, tak żeby się mogły między sobą podzielić. Mięsożerne, tam mamy 236, tu jest L600 i gdzieś tutaj też pływają sobie piękne Pecoltie 243 chyba tam. No. Tego Vitalisa mięsnego polecam, on naprawdę jest dobry, one go wcinają. No, zresztą tu jest taki kawałek akurat tabletki, no, to jest akurat roślinożerny zbrojnik, ale sobie go wcina. No te roślinożerne są trochę większe od tamtych, więc te muszą trochę powalczyć o to jedzenie, ale nie ma problemu, one też do nich trafiają. No ale głównie też trzeba pamiętać o tym, żeby karmić mrożonkami. No i ja też lubię po prostu zetrzeć sobie mrożoną krewetkę. O tam zobaczcie, L600 wcina sobie właśnie tabletkę jakąś, nie wiem którą, stąd nie widzę, a tu jest 143 Pecoltia, tam 236 Super White. I kolejne pytanie. Piękny jest ten spok, płetwa grzbietowa jak płomienna grzywa. Może jest skryty, bo samotny, ryby zazwyczaj są śmielsze w grupie. No tak, słuchajcie, ja pierwotnie kupiłem dwie sztuki tej L600. Jedna niestety się nie zaklimatyzowała, nie był w stanie chyba znaleźć sobie sposobu odżywiania się, nie mógł się dostosować do mojego akwarium i najprawdopodobniej po jakichś tam dwóch czy trzech miesiącach w tym akwarium zdechł. Ten drugi sobie poradził, nauczył się zdobywać pokarm, jak widać jest już bardzo duży, jak na... nie jest bardzo duży, no jest już dużo większy niż te dwa lata temu, tak? Bo ja go kupowałem takiego oseska, nie wiem, miał tam chyba 3 cm, więc naprawdę jeszcze taka rybka, no, to musiała jeszcze sporo się nauczyć. Zresztą wiele osób też tak robi, że odchowuje te zbrojniki na początek w mniejszych akwariach, odkarmia i dopiero potem wrzuca do ogólnego, no ja nie chciałem się w taki sposób bawić. Zatem mam jedną sztukę, no ale czy w grupie byłaby śmielsza? Pamiętajmy, że te ryby dorastają do 30-35 cm, tak? Biorąc pod uwagę, że moje akwarium jest duże, pokarmu jest obficie, więc raczej wchodzi tutaj w grę ta górna granica. 30 cm zbrojni to też już jest dużo. No i teraz sobie myślę, że mam, nie wiem, 4-5 takich sztuk tutaj, no to przecież tu będzie Armagedon. Ja nie wiem, czy ta jedna sztuka to już mi nie zawojuje tego akwarium tak, że ja będę musiał go gdzieś oddać. Oczywiście chętnego mam, jak najbardziej, już na niego. No zobaczymy, będziemy obserwować, jak on sobie rośnie. Pięknie nam się ta stara 600 pokazała w całej okazałości. Cudowna sprawa. Ona zaraz wyjdzie, pewnie znajdzie sobie którąś z tych mięsnych tabletek Vitalisa. Jest już na tyle duży, że on to już spokojnie między pozostałymi zbrojnikami może się przedzierać i jeść co chce.
Nie ma już problemu. No tak, teraz nam tu się grubiutka samiczka zwykłego zbrojaska wbiła przed kamerę. No pokaż te płomienie. Ach, no, uciekł, dobra. Słuchajcie, zastanawiałem się nad dokupieniem mu jakichś towarzyszy. Może dwóch, może trzech. Nie chcę przesadać, no bo finalnie bym sobie ewentualnie jakąś, nie wiem, parę zostawił. No bo mówię, to są potężne, wielkie zbrojniki, tak? Jeżeli ktoś słyszał, że gdzieś ktoś sprzedaje takie L600 i wie po ile i jaka wielkość, to niech mi napisze, ja chętnie się skontaktuję i zobaczę, czy jest to osiągalne w moich ramach, no bo to też ja pamiętam, kupowałem 3 cm za 100 zł 2 lata temu, to dzisiaj pewnie kosztuje taki ze 200-300 albo lepiej. No, jak ktoś wie, to niech mi napisze, ile to mniej więcej wychodzi i gdzie takie można dostać. No i czy są z pewnego dobrego źródła, tak? Dobra, następne pytanie. Śliczne, nie mogę się doczekać odcinku o 236. I od razu pytanie. Czy to te rybki, co miałeś kiedyś odcinek, jak odwiedziłeś kolegę i wtedy kupiłeś u niego? Słuchajcie, 236 i pekoltie kupiłem u Piotrka, który, że tak powiem, nie jest zawodowym hodowcą. Jest to taki pasjonat, który gdzieś tam u siebie w domku po prostu te rybki rozmnożył. I to było na takiej zasadzie, że ja po prostu na OLX-ie znalazłem ogłoszenie właśnie o sprzedaży tych rybek. Zadzwoniłem, dogadałem się, powiedziałem, że mam kanał, się zapytałem, czy mogę nakręcić tam jakiś krótki film. Wyraził zgodę, jedyną rzecz zaznaczył, że nie chce, żeby podawać jakiekolwiek dane, kontakt do niego i nie chce być personalnie pokazany, chce, żeby tylko ewentualnie mogę pokazać rybki w akwariach. Oraz no może coś tam o nich opowiedzieć. Ja pamiętam, że wtedy nakręciłem z nim bardzo fajny, długi materiał, ale niestety plik z tym materiałem został uszkodzony i nie mogliście go wówczas zobaczyć, straciłem go bezpowrotnie, czego bardzo żałuję, ponieważ się okazało, że to jest osoba z bardzo dużą wiedzą, z bardzo dużą pasją i wierzcie mi, że on bardzo długo i konkretnie poszukiwał tych zbrojników gdzieś tam po całych Niemczech, jeździł, żeby je znaleźć. No i tak, żeby sobie z tą hodowlę, jakąś taką prywatną hodowlę otworzyć, tak, bo to nie jest ktoś, kto to sprzedaje zawodowo, on po prostu z pasji je trzymał i mu się rozmnażają. Zatem żadnego kontaktu do niego nie mam. Kolegą moim też nie jest, po prostu znalazłem człowieka i zapytałem, czy mogę u niego nakręcić odcinek. A aczkolwiek bardzo bym chciał, żeby być kolegą i chciałbym do niego większy kontakt. No i czasami z nim pogadać, bo jego wiedza jest no, bezcenna. I kolejne pytanko. A zapytam, bo jestem nowym akwarystą. Jakie masz porady dla nowych użytkowników? Gdzie mieszkasz? Czy daleko, czy blisko? No takie pytanie, daleko, czy blisko. No ja mieszkam w Szczecinie, a czy to jest daleko, czy blisko? No to niech sobie każdy sam odpowie, jak to jest tam dla niego. A rady dla nowych akwarystów świeżych. No cóż, tych porad jest tyle, że nie wiadomo od czego zacząć, nie? Przede wszystkim cierpliwość i pokora. Dużo cierpliwości, dużo pokory trzeba mieć, żeby być akwarystą, zwłaszcza na początku. Nie zrażać się pierwszymi, nie wiem, jakimiś tam wykwitami glonów, pierwszymi jakimiś tam, nie wiem, nitkami. Nie zrażać się na nitki, najlepiej po prostu przyciemnijcie światło. I słuchajcie, nie rzucajcie się od razu na te piękne akwaria, nazwijmy to wystawowe, bo nie wiem jak je inaczej nazwać, które gdzieś tam ktoś pokazuje, jakiś filmik zobaczycie na YouTubie, że ktoś rzuca żwir, kładzie kamienie, sadzi rośliny i ma przepiękne akwarium na filmie. Wierzcie mi, że zaraz po tym jak ten człowiek ten film nakręci, to te akwarium likwiduje. Nie są to akwaria, które stoją, nie wiem, rok, dwa, trzy, pięć. Więc nie wzorujcie się na takich akwariach. Lepiej załóżcie sobie takie zwykłe, proste akwarium, żwirek, jakieś tam na początek twardsze, proste rośliny typu, nie wiem, Anubias, Walisneria, ewentualnie kryptokoryny, tak? Nie rzucajcie się od razu na jakieś roślinki, które gdzieś przepięknie wyglądają u kogoś na filmie, a potem się okazuje, że on tam wali nawozów, dozuje CO2, to też nie idźcie na początku. Najpierw się nauczcie naprawdę podstawy, pójdźcie, nie wiem, w jakieś molinezje, mieczyki, takie żyworódki, które wam pomogą nauczyć się akwarystyki, a dopiero potem naprawdę szukajcie innych gatunków, bo zaczniecie jakimiś trudnymi gatunkami roślin, zaczniecie z trudniejszymi gatunkami rybek, to się od razu zniechęcicie, bo to nie pójdzie tak łatwo.
No i też, słuchajcie, musicie się nauczyć wybierać dobrze ryby, i bo dzisiaj w sklepach możecie kupić ryby słabej jakości, może ktoś was naciągnąć i one wam będą, nie wiem, co chwilę zdychać i się będziecie też zniechęcać do tej pasji, a to też tak nie powinno wyglądać. Przede wszystkim przeczytajcie kilka książek, zwłaszcza tych starszych książek, takich lata 90., 80., takie sobie znajdźcie książki, to nie jest jakiś problem. Możecie oglądać jakieś kanały na YouTubie, żeby się też nauczyć, tylko jeżeli chodzi o kanały na YouTubie, to weryfikujcie wiedzę, jaką tam przekazują wam. I naprawdę zacznijcie od podstaw, nie rzucajcie się od razu na jakieś piękne, wyfiszowane akwaria, sterylne i tak dalej. I najważniejsze, nie bójcie się inwestować w filtrację. Ponieważ jeżeli kupicie gotowy zestaw, typu taka kostka 30x30 i będzie tam jakiś pad mini, to on wam tego akwarium nie utrzyma. Naprawdę. Chcecie mieć takie małe akwarium, to sobie kupcie do niego jakąś większą, nawet kaskadę, żeby to było na zewnątrz, nie w środku, ale filtracja jest podstawą życia w akwarium. Malutka gąbeczka nie pociągnie wam zbiornika, no chyba, że tam będzie pływać, nie wiem, jeden bojownik i nic więcej. No. Także takie moje rady. Na początek cierpliwość i zdobywanie wiedzy, a potem możecie już rozszerzać tą wiedzę. I nieważne, od jakiego akwarium zaczniecie. No nie polecam wam na dzień dobry 700 litrów, nie? Może to być jakaś tam kosteczka niewiększa, tam nie wiem, nawet 100 litrów może być, ale no cierpliwość i pokora. Dobra, słuchajcie, to było na tyle, jeżeli chodzi o pytania z lutego. I tak wyszło dużo, dwa odcinki, długie odcinki, strasznie dużo gadam, nie wiem po co, zatem będziemy kończyć. Słuchajcie, zachęcam was wszystkich też do wspierania kanału, zbieram teraz na fajny obiektyw, żeby poprawić jakość nagrywania. Zachęcam wszystkich do komentowania, do lajkowania, jak ktoś jeszcze nie zasubskrybował, to niech zasubskrybuje. Zadawajcie im pytania, ja zawsze chętnie, słuchajcie, na nie odpowiadam. Zwłaszcza na takie, które dotyczą sposobu przeze mnie prowadzenia akwarium, moich rybek, mojego sprzętu i tak dalej. Na jakieś tam ogólne pytania to tak średnio mam wiedzę, więc nie będę się wymandrzał i wypowiadał, ale na temat mojego akwarium zawsze chętnie wam opowiem. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Cześć.